dobry, witam Państwa, Agnieszka Stachurska w programie Twarzą w Twarz. Moimi gośćmi są dzisiaj Piotr Szpakowicz, radny Rady Miasta Płocka, Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie słuchaczy. Oraz Michał Sosnowski, również radny Rady Miasta Płocka, Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, witam Państwa. Zaczniemy od tematu, który podzielił wielu Polaków, a mianowicie wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę. 24 listopada przegłosowano w Sejmie ustawę zakazującą handlu w niedzielę, na początku tylko w dwie niedziele miesiąca, co wejdzie w życie w marcu 2018 roku. Sklepy będą mogły być wówczas otwarte w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca. Natomiast w 2019 roku handlową niedzielą będzie ostatnia w miesiącu, a od 2020 roku sklepy będą zamknięte już w każdą niedzielę. Ustawa wprowadza jednak sporo wyjątków. Handel w niedzielę będzie możliwy w piekarniach, cukierniach i lodziarniach. Otworzyć swoje sklepy będą mogli również ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż osobiście. Dzięki temu czynne będą sklepy sieci Żabka czy Małpka Express. Dozwolona będzie również sprzedaż przez internet, ale i na stacjach paliw. Natomiast najbardziej na tym zakazie mogą ucierpieć centra handlowe. Panie radny, tutaj zwracam się do Piotra Szpakowicza. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość wprowadza tę ustawę? To może trochę historii. Pierwszy projekt ustawy, który trafił do Sejmu, został opracowany przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, w skład którego wchodziła Solidarność. Związkowcy postulowali, aby wszystkie cztery niedziele w miesiącu były wolne od pracy, natomiast Wielka Sobota i Wigilia handel odbywał się do godziny 14. Sejm w roku 2016 rozpoczął pracę nad ustawą. Pod wnioskiem do projektu podpisało się prawie 500 000 Polaków. Tak jak pani redaktor podkreśliła, w poprzednim tygodniu ustawa została przegłosowana, ale należy zaznaczyć, że za ustawą było 254 posłów, w tym nie tylko posłowie Prawa i Sprawiedliwości, ale prawie cały klub Kukiz 15. Posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego zagłosowali za lub wstrzymali się, w większości wstrzymali się od głosu, natomiast przeciwni byli tylko posłowie Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej. Dlaczego ta ustawa? Prawo i Sprawiedliwość zgodnie z swoim programem wyborczym realizuje politykę prorodzinną, między innymi takimi programami jak Rodzina 500+, czy też tą ustawą. Celem ustawy jest przywrócenie wolnej niedzieli dla pracowników. Niedziela ma być dniem wypoczynku, spędzania wspólnego czasu z rodziną, budowania relacji społecznych. Mhm. No tak, a wiemy, że ta ustawa miała ograniczać sprzedaż w niedzielę przede wszystkim dużym dyskontom. Chyba takie było zamierzenie tej ustawy, jest zamierzenie. Natomiast już są publikowane informacje na temat sposobów obejścia tych proponowanych przepisów. Między innymi przez wypiek pieczywa, co wiemy dobrze, że odbywa się w wielu marketach, dyskontach. Lub też kupowanie warzyw i owoców bezpośrednio u producentów, co też daje nam możliwość obejścia tego projektu ustawy, czy też ustawy już właściwie przyjętej. Czy według pana, zwracam się do Michała Sosnowskiego, czy taka ustawa przyniesie nam oczekiwane korzyści? Pani redaktor, szanowni państwo, drogi kolego Piotrze, rozpatrując projekt tej ustawy, musimy zastanowić się tak naprawdę po pierwsze nad samą ideą tego. Idea być może jest słuszna, natomiast sposób wymuszenia jakby na społeczeństwie bądź zaproponowania wolnej niedzieli poprzez zakaz handlu uważam za zły, niezależnie od tego, jak głosowali posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja jestem akurat przeciwnikiem tego typu regulacji. Uważam, że one będą nieskuteczne, choćby ze względu na to, o czym wspomniała pani redaktor. Każdy z nas robi zakupy, czy to w dużych sklepach, czy w mniejszych, i tak naprawdę w każdym z nich już znajdziemy piece do wypieku świeżego pieczywa, więc przede wszystkim trzeba
trzeba się zastanowić, czy ustawa w takiej formule nie będzie przepisem martwym. Kolejną sprawą jest to, że obecnie w czasach XXI wieku, gdzie każdy ma smartfona, aplikacje i dostęp do internetu LTE, czy innych form internetu, wyobrażam sobie, że sklepy będą w bardzo łatwy sposób mogły obejść ten przepis, choćby wprowadzając aplikację na dany sklep, czy dostarczając produkty do domu. To już też się dzieje. Mamy w wielu sieciach sklepów już możliwość dostawy towarów do domu i zamówienia ich przez internet, więc no, nie do końca uważam, że to będzie słuszne rozwiązanie. Ponadto każdy powinien mieć wybór. Nikt nikomu obecnie nie nakazuje chodzić w niedzielę do sklepów. Każdy, jeżeli ma taką ochotę, może spędzić czas z rodziną w niedzielę. Rozumiem, że tu chodzi o pracowników, ale tu też z kolei nie zapominajmy, że dla wielu możliwość dorobienia w niedzielę jest istotna. Choćby dla studentów czy osób, które pracują właśnie na kilka etatów i pracują w tygodniu w jednej firmie, a w niedzielę chcą sobie dorobić gdzie indziej. Ja nawet po sobie wiem, kiedyś studiując w Toruniu pracowałem na stacji benzynowej i bardzo często wolałem właśnie wziąć dyżur niedzielny, tak? Z różnych przyczyn, no, więc też nie powinniśmy odbierać możliwości takiego dorabiania. Kolejną sprawą jest to, że no, rozumiem, że celem jest jakby, żeby rodziny spędzały niedzielę wspólnie, tak pojawiały się jakieś hasła o tym, że będą grały w planszówki. No, świetna idea, tylko czy to w tych czasach jest po prostu realne, bo może być tak, że taki ojciec czy matka w niedzielę jednak może spędzić cały dzień przed komputerem buszując po Allegro i też jest w tym momencie na zakupach, tak? I nie spędza tego czasu z dziećmi. Kolejną sprawą jest to, o czym pani redaktor wspomniała, czyli handel na stacjach benzynowych, który tak czy siak będzie się odbywał. Już mamy też tego typu przykłady, że stacje zamieniły się tak naprawdę w supermarkety. Większość przychodów stacji, o czym pan z pewnością wie, jest teraz ze sklepów, a nie ze sprzedaży ropy czy paliwa, więc odbije się to na kieszeni tak naprawdę Polaków, bo robiąc zakupy spożywcze na stacji, wiadomo, że zakupujemy te towary po większej marży, za większe ceny. A może o to też chodzi, żeby zwiększyć przychody spółek Skarbu Państwa, choćby Orlenu, żeby później pochwalić się dobrymi wynikami. Może jest to taki ukryty cel. Jeszcze jedna rzecz tutaj. Wszystkie sondaże, które przejrzałem na ten temat, przygotowując się do tej rozmowy, mówią o tym, że większość Polaków jest przeciwnych mimo wszystko temu, tej regulacji i temu zakazowi, więc jako partia Prawa i Sprawiedliwość, która często powołuje się na głos suwerena, no tutaj jednak wsłuchała się w głos Solidarności Kościoła Katolickiego, a nie społeczeństwa, moim zdaniem. No tutaj właśnie oponenci tej ustawy jeszcze twierdzą, że wpłynie ona negatywnie na gospodarkę, bo wiadomo, mniejsza ilość niedziel handlowych to jest mniejsza ilość sprzedanego towaru, być może mniejsze zapotrzebowanie też na pracowników. Nie ma co ukrywać, spadnie też zapotrzebowanie na pracę studentów w weekend, czy pracowników ochrony, czy pracowników firm sprzątających. I co pan sądzi na ten temat? Czy to faktycznie jest taki czarny scenariusz, który możecie sprawdzić? Na początku chciałbym się odnieść do słów kolegi Michała. Tak naprawdę handel na stacjach paliw będzie dozwolony na stacjach o dopuszczalnej jakiejś powierzchni. To nie będzie tak, że każda stacja będzie prowadziła handel w niedzielę. To po pierwsze. Po drugie, mimo tego, że będzie zakaz handlu w niedzielę, handel będzie się odbywał w piątek i w soboty i mam nadzieję, i to jest już zauważalne po doświadczeniach, że jeżeli niedziela jest zamknięta, to bardzo dużo ludzi jest zmożony handel, bo dużo ludzi kupuje w piątek i w sobotę. Czyli ta sama liczba produktów zostanie sprzedawana, Polacy będą te same produkty kupować, natomiast handel nie będzie się odbywał w niedzielę, tylko w piątek i w sobotę. I to z większą liczbę ludzi trzeba będzie obsłużyć przez większą liczbę pracowników. Więc w moim mniemaniu gospodarka na tym nie straci. Kolejny punkt to jest to, że rynek pracowników, sprzedawców, kasjerów, przedstawicieli handlowych jest to zawód najbardziej, jest najwięcej ofert na rynku pracy. Zawód rotacyjny, jest duża rotacja w zawodzie, więc nie ma problemów z znalezieniem pracy. Więc to kolejny argument, tak? Mógłbym się odnieść do obu argumentów, bo później, że tak powiem, ucieknie.
Kolego radny, tu jest a propos tych powierzchni, które stacje mają ustawowo mieć zapisane, to rozumiem, że ma być granica górna, tak? Tak, tak. Powierzchni. No to tu maksymalnej powierzchni. To podobny już przykład mieliśmy przy podatku, który został nałożony na sklepy wielkopowierzchniowe, gdzie duże sieci zaczęły dzielić po prostu na konkretne działy. Na przykład mieliśmy, nie wiem, Carrefour Spożywka, Carrefour AGD, Carrefour, przepraszam za reklamę, ale no akurat taki przykład mi przyszedł do głowy. Po prostu duże sklepy dzieliły się na kilka podmiotów gospodarczych i w prosty sposób obchodziły ten przepis. I tu niestety obawiam się, że ze stacjami może być podobnie. Rozumiem, no, kolejne regulacje, będziemy kolejnych urzędników wysyłać, żeby to sprawdzać, kolejny rozrost administracji. To jest takie nie właśnie podejście, którego ja do końca odpowiednie służby, nie popieram. Które działają w tej chwili. To jest Państwowa Inspekcja Pracy, która będzie weryfikowała, czy dana placówka może prowadzić taki handel, czy nie. No tak, ale im więcej regulacji, tym więcej tych urzędników do kontroli tego i trzeba też mieć tego świadomość. Ci urzędnicy już są, to okay. Nie trzeba... To jest pierwsza rzecz. Drugim argumentem było to, że zwiększy się handel w inne dni i spadnie niedziela. No, tu akurat się zgodzę, pewnie tak będzie, jakoś to się wyreguluje. Natomiast pozwólmy, żeby regulował to wszystko rynek. Pan mówi o kasjerkach, że jest duża rotacja, ale proszę też zauważyć, że bardzo rynek wymusił też zwiększenie pensji tych osób, bo to już się dzieje. Tak naprawdę zarobki, czy jakieś pakiety socjalne, dodatki, premie, dodatki stażowe w takich Biedronkach czy Lidlach, no walczą po prostu pracownika, stworzył się rynek tego pracownika w handlu i te stawki poszły do góry i to nie są wcale takie małe zarobki obecnie, porównując do innych branż. Czy radny jednak potwierdza, że nie ma problemu z... Teraz nie ma, jak wprowadzimy te regulacje, to może się pojawić. Tak, potwierdzam, teraz nie ma problemu. No, oczywiście, to jest dziękuję. Jeszcze jeden taki... Jeszcze mam jeden, bo nie wiem, jaki radny, jakich badań, czy o jakich badaniach czytał się dowiedział, bo ostatnie badania kantoru TNS opublikował badania, że wynika, że Polacy popierają postulat, 3/4 jest za tym, żeby dwie niedziele były wolne od handlu, natomiast CBOS podaje, że 58% Polaków 58% Polaków jest za wprowadzeniem zakazów handlu. No, akurat co do CBOS-u, to cytując obecnego prezydenta Andrzeja Dudę, przypominam, że jest to agencja, w której zdecydowany wpływ na wyniki badań ma jednak rząd, więc nie dziwią mnie te wyniki. Natomiast no, faktycznie jak gdzieś na przykład czytałem, widziałem sondaż Super Expressu, nie pamiętam, która sondażownia akurat przeprowadzała, ale tam 58% było zdecydowanie przeciw. Później 21% raczej przeciw. Takich stricte zwolenników tego zakazu sztywnego było około 25%. Ja znajdę te badania i później oczywiście udostępnię. No właśnie, badanie takie przeprowadził też Manipel. Tutaj mówił pan o tych planszówkach, co faktycznie się pojawia w odpowiedzi w tej ankiecie, ale też i ankietowani mówią o tym, że ten wolny czas, który przeznaczyliby na zakupy w niedzielę, spożytkują na spotkania ze znajomymi, tudzież na wypoczynek. Fakt, że głównie oglądanie telewizji. Bardzo mało osób faktycznie mówi, że przeznaczy ten czas na pójście do kościoła. Mi to się akurat wydaje się, że jest to spowodowane tym, że katolicy i tak chodzą do kościoła i tutaj zakupy akurat nie mają na to większego wpływu. Ale może ale jednak... Nie każdy może pójść do tego kościoła na przy, bo pracuje. To też prawda. No, można iść w inny dzień, ale faktycznie te niedzielne msze są tutaj wyjątkowe. Więc może jednak ta ustawa wprowadzi jakieś korzyści tutaj dla Polaków, którzy pędzą z dnia na dzień, pracują 6 dni w tygodniu, a w ten 7 robią zakupy. Może to jednak jakieś przyniesie nam dobre korzyści. Jestem jak najbardziej za tym, żeby ludzie więcej czasu spędzali ze swoimi rodzinami. Sam jestem przykładem człowieka, który jest dość mocno zajęty i tego czasu dla rodziny zawsze brakuje. Tylko że to powinno się dziać w inny sposób, a nie powinno być narzucane jakoś ustawowo. Rozumiem, że no, rząd musi podejmować jakieś działania, natomiast no, moim zdaniem nie tędy droga. A propos planszówek, może trochę tak przy okazji, ale ja bardzo lubię grać w planszówki i polecam na przykład Osadników z Katanu ze wszystkimi dodatkami, słuchaczom, polecam grę Tajniacy. Fajne planszówki to jest generalnie bardzo fajna sprawa, natomiast fajne, teraz też to się dzieje, też to się teraz dzieje i można to robić w niedzielę. Nikt nikogo naprawdę nie zmusza. Kolega nie pracuje w niedzielę. Ale też nikt nikogo nie zmusza, żeby pracował w niedzielę. Rozumiem, że jest, my słuchamy pracowników. Istnieje pojęcie przymusu słuchamy ekonomicznego, Polaków, natomiast... Ponad 50% Polaków jest za zakazem. No, czytaliśmy no, jakieś inne badania. Ale są podzielone, ale w każdym bądź razie nie jest tak, że Polacy są przeciwni. Ale to jest jedna rzecz. To jeżeli połowa Polaków jest za tym, żeby nie robić zakupów w niedzielę, to przecież nikt ich nie zmusza, żeby szli do tego sklepu i robili te zakupy. To te 50% może spędzać czas, a pozostałym, którzy są przeciwni, dajmy ten wybór. Ale to nie chodzi o to, że Polacy nie mogą zrobić zakupów w niedzielę, tylko Polacy w niedzielę pracują. Pracują.
Nie mają czasu na wypoczynek i na spędzenie czasu z rodziną. Aktualnie, jeszcze raz powtórzę, mamy rynek pracownika. Uważam, że bezrobocie jest na tyle niskie, między innymi dzięki wysiłkom rządu Prawa i Sprawiedliwości, są na tyle, jest na tyle niskie bezrobocie, że właśnie mamy rynek pracownika i nie jest to już tak duży problem społeczny jak kiedyś i naprawdę, no, moim zdaniem nikt nikogo nie zmusza, żeby pracował w niedzielę. Tak jak wspomniałam na początku, ten temat podzielił Polaków, co tutaj widać po naszej rozmowie. Ja tylko jeszcze wspomnę na koniec jako ciekawostkę, że polska ustawa zakazująca handlu w niedzielę nie będzie wcale wyjątkiem. Niemal całkowity zakaz handlu w niedzielę i święta obowiązuje już w Niemczech i Austrii. Częściowe ograniczenia mają Belgia, Francja, Grecja, Holandia, Luksemburg czy Węgry. W Niemczech i Austrii istnieje tak zwany Sonntagsruhe, czyli niedzielna cisza, co oznacza, że niedzielę i święta zamknięte są wszystkie sklepy, a mogą działać tylko stacje benzynowe i sklepiki na dworcach kolejowych oraz te położone w sąsiedztwie atrakcji turystycznych. W praktyce spowodowało to, że dworce i stacje benzynowe pełnią rolę głównych źródeł zaopatrzenia w produkty spożywcze i w dni wolne. Czy tak stanie się również w Polsce, to pewnie zobaczymy niebawem. Natomiast teraz przejdziemy do kolejnego tematu, który wzbudza nie mniejsze, myślę, zainteresowanie wśród Polaków, szczególnie młodych, a mianowicie ustawy, którą Sejm przyjął również 24 listopada, a zakłada ona możliwość ograniczenia przez samorządy nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach. Dokładniej od godziny 22 do 6 rano. Ustawa ta wprowadza również zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Panie Piotrze, jeśli w Płocku będzie podejmowana taka uchwała, to jak pan zagłosuje? Jeśli byłby taki wniosek prezydenta lub radnych, na przykład radnego Michała, na pewno nie zagłosuję za zakazem sprzedaży alkoholu w całym mieście. Trzeba się zastanowić nad zakazem w obszarach zdegradowanych społecznie. Po to jest ta ustawa, że tak naprawdę daje prawo wyboru samorządom i sam samorząd jest na podstawie swoich doświadczeń jest w stanie stwierdzić, gdzie jest taka potrzeba. Myślę, że dzisiaj bym był przeciwnym takim zakazom, bo sam zakaz to nie wszystko, trzeba inne działania naprawcze, aby poprawić stan rzeczy tak naprawdę. Panie Michale, jak pan zagłosuje? Jeżeli pojawi się taka propozycja, zdecydowanie będę przeciwny. Ustawę, podobnie jak omawiano przed chwilą, uważam za też niedopracowaną, nie do końca przemyślaną. Zacznę od tego, że bardzo się cieszę, że rząd ceduje pewne uprawnienie na samorząd. Bardzo szkoda, że w tak błahej kwestii, a w pozostałych jednak dąży do centralizacji, a nie decentralizacji władzy. Natomiast będę przeciwny. Dlaczego? Z wielu przyczyn. Przede wszystkim po raz kolejny uważam, że będzie to sztuczna regulacja. Wyobraźmy sobie sytuację taką, czytałem taką opinię na stronie Związku Pracodawców Polskich, który też jest przeciwny tej ustawie. Wyobraźmy sobie sytuację. Mamy, powiedzmy, przysłowiową żabkę, gdzie za panią, która stoi przy kasie, są pełne półki alkoholu. Mamy godzinę 22:15 i w myśl tych przepisów, powiedzmy, że przychodzi trzech panów, którzy potrzebują zakupić alkohol i pani patrzy na zegarek i mówi, no niestety nie mogę panu podać tej butelki, która stoi za mną. Będzie to prowadziło do wielu niebezpiecznych sytuacji, nie oszukujmy się, to jest pierwsza rzecz. Druga, nie wiem, jak sobie ustawodawcy wyobrażają na przykład kwestie, nie wiem, zasłonięcia półek z piwem, które stoją w sklepach samoobsługowych, nagle o 22 ma wychodzić pracownik, wykładać lodówki dyktą, czy po prostu, nie wiem, ma odmawiać sprzedaży przy kasie. No kolejne konfliktowe Dokładnie. Sytuacje. Będziemy mieli cały czas z tym pewnego rodzaju problemy. Kolejną sprawą jest to, że wprowadzenie takiego zakazu, szczególnie właśnie na tych obszarach zdegradowanych w mieście, spowoduje wzrost ilości melin, czy też nielegalnych rozlewni alkoholu, co przede wszystkim sprawi, że uszczuplą się wpływy podatkowe do skarbca państwowego z tytułu akcyzy, a ponadto alkohol, który będzie tam sprzedawany, nie będzie poddawany żadnym badaniom, więc będziemy mieli zwiększoną ilość z pewnością zatruć czy nawet zgonów z powodu spożycia złej jakości alkoholu. Ustawa nam jednak precyzuje pewien termin, który dotychczas był dość dowolnie interpretowany, czyli miejsca publicznego, bo w tej chwili wprowadza taką definicję, że możemy, że nie jest zakaz picia alkoholu w miejscach poza wyznaczonymi do tego miejscami, tak? Czy pan, panie Piotrze, uważa, że jest to korzystny zapis, bardziej korzystny niż był dotychczas, czy wręcz przeciwnie? Dotychczasowe brzmienie przepisów zabraniających picia alkoholu w miejscach publicznych wyznaczało dokładne terminy, gdzie ten alkohol nie można było pić. Były to ulice, place i parki.
to budziło wiele wątpliwości. Głośna była sprawa pana Marka Tatały, który pił piwo czy alkohol na bulwarach wiślanych w Warszawie. Otrzymał mandat. Pan Marek odwołał się od mandatu, wygrał sprawę w sądzie. Dlatego ta ustawa wprowadza uregulowania, żeby takiej wątpliwości nie było. Natomiast daje prawo gminom wprowadzania takich obszarów i takich terenów, gdzie ten alkohol można spożywać. I uważam, że to jest bardziej słuszne niż do tej pory. Natomiast taki obszar można wyznaczyć, na przykład obszar plaży miejskiej, gdzie można by było spożywać alkohol. Oczywiście zgodziłbym, pewnie bym się przychylił do tego wniosku, natomiast na pewno alkoholu do niskoprocentowego, do 4,5%. Na przykład też bym pewnie przychylił się do możliwości wypicia piwa na stadionie, nowym stadionie Wisły, mam nadzieję, bo to funkcjonuje w innych krajach i nie sprawia żadnych problemów. Warto rozpocząć od tego, że ustawa, o której wspomniał kolega Piotr, była wprowadzona w stanie wojennym, ta poprzednia. Faktycznie ona była nieprecyzyjna. Ja w tej kwestii nawet interpelowałem, też sporą wymianę korespondencji prowadziłem i ze Strażą Miejską, i z Policją, i ze służbami prezydenta, bo faktycznie ten zapis był nieprecyzyjny i można było mieć wątpliwości co do tego, czy na przykład można spożywać piwo na słynnych schodach przy nabrzeżu, tak? Czy na tłumach. No więc faktycznie była nieprecyzyjna i trzeba było ją doprecyzować, tu się zgodzę, tylko czemu akurat znowu w tą stronę, że jednak wracamy do kolejnych ograniczeń, a nie dajemy więcej wolności obywatelom. Ja w tym temacie mam takie zdanie, że jeżeli ktoś spożywa alkohol, ale przy tym nie popełnia żadnych innych wykroczeń, nie brudzi, nie niszczy mienia, nie zaśmieca, nie wiem, no nie robi złych rzeczy innych, to nie ma za co go karać, a z kolei jeżeli robi te inne rzeczy, no to trzeba go surowo karać za te inne przewinienia i wtedy nie ma znaczenia, czy on w tym momencie spożywa alkohol, czy nie. To jest pierwsza rzecz. Rozumiem, że ma to na celu, powiedzmy, uporządkowanie kwestii osób, które są uzależnione od alkoholu, przesadzają z tym alkoholem i gdzieś tam popijają na ławkach i tak dalej. To uważam, że takie osoby i tak nie interesują się tym, jakie są obecnie prowadzone zmiany legislacyjne i no nie będą się stosowali do tej ustawy, nie oszukujmy się. Rozumiem, że jest tu rola policji i straży miejskiej, żeby to egzekwować, ale wszyscy wiemy, jak to w praktyce wygląda. Faktycznie sprawa Marka Tatały była głośna i po wyroku Sądu Najwyższego, kiedy dopuszczone zostało picie do tego przysłowiowego piwka pod chmurką, nawet powstała taka inicjatywa, polecam zapoznać się na Facebooku, na tereny nadwiślańskie w Warszawie nagle zaczęło nadpływać zdecydowana duża ilość młodzieży, która tam sobie po prostu imprezowała. Nie wiem, czy to komuś przeszkadzało, czy nie, bo akurat jest to teren, gdzie tam wielkich bloków nie ma. Natomiast chciałem zauważyć jeszcze jedną rzecz, jaka tu jest hipokryzja w tych wszystkich przepisach, że spożywając przysłowiowe piwko za 2,50, które kupiliśmy w Biedronce, możemy sobie, nie możemy go pić według w myśl tych przepisów, a już siedząc pod parasolem, na przykład na Starówce, obrędowanym odpowiednią marką piwa, czy to no nie będę tu wymieniał marek, już możemy pić, tak? Mimo, że to też jest widoczne, też jest to widoczne dla młodzieży, dla dzieci, też to widzimy, więc czym to tak naprawdę się różni, to spożywanie? Ja wiem, czym. Ceną. Uporządkowaniem ceną. Też, uporządkowaniem. Tak jak radny Michał powiedział, ja uważam, że te miejsca trzeba wyznaczyć. Nie może być miejsca wszystkie dozwolone do picia alkoholu. Nie, tu się zgadzam. W Płocku niestety nie działają odpowiednio służby miejskiej. Wiemy, co się dzieje na festiwalach. Ja od razu powiem. Co się dzieje? Wiemy. Dzieje się to, co się powinno dziać na festiwalach. Ile butelek, ile pijanych, ile ludzi kąpiących się z butelką wódki w fontannie. Ja nie jestem, mówię, przeciwnikiem prowadzenia zakazu wszędzie, tak naprawdę. Natomiast miasto, każdy samorząd, każde miasto wie, gdzie takie miejsca można wyznaczyć, gdzie te miejsca są bezpieczne, gdzie będą odpowiednie służby i tak dalej. I dlatego uważam, że jak najbardziej ustawa jest słuszna. Wcześniej można było pić alkohol, tak jak mówiłeś, w każdym miejscu, bo te przepisy nie były jednoznaczne i były bardzo wątpliwe. No tak jak mówię, to jest kwestia pewnej filozofii. Pan radny jest za tym, żeby wprowadzić ustawę zakazującą i ewentualnie wyznaczać miejsca dozwolone. No, jest zakaz spożycia w miejscu publicznym. Ustawa. A ja odwrotnie. Wolałbym, żeby była możliwość, a ewentualnie samorządy wprowadzałyby zakazy miejscowe. A nie, to jest, daje możliwość samorządom podjęcia własnej decyzji. Jeszcze raz powtórzę, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że w wielu poważniejszych sprawach również rząd będzie kierował się zasadą subsydiarności i kierował decyzyjność na samorządy.
No niestety w poważnych sprawach, co widać po kodeksie wyborczym, w sprawie funduszy ochrony środowiska i wielu innych sprawach, niestety mamy pełną centralizację. Jest bardzo ważną sprawą i kolega trochę je bagatelizuje. Ale tutaj jeszcze oponenci tej ustawy zwracają uwagę na jedną rzecz. Tej Rady Gminy samorząd generalnie zdecyduje również, i to już po 1 stycznia 2018 roku, jaki będzie limit ilości wniosków o koncesję sprzedaży alkoholu. Jeśli ten limit zostanie przekroczony, to o przyznaniu koncesji zadecyduje kryterium odległości od najbliższego punktu sprzedaży. Rozumiem więc, że może tak się zdarzyć, że sklepy monopolowe i te, które mają w sprzedaży również alkohol, nie będą mogły tego alkoholu sprzedawać, jeżeli funkcjonują obok siebie. W tej chwili ma to miejsce, myślę, że w wielu przypadkach. Czy, panie Piotrze, czy to nam nie wpłynie znowu na funkcjonowanie gospodarki, nie ograniczy nam sprzedaży, a jednak wpływów do budżetu i nie spowoduje być może nawet bankructwa niektórych przedsiębiorców? Według mojej opinii zmiana przepisów dotycząca uzyskania zezwolenia na sprzedaż alkoholu nie wpłynie negatywnie na gospodarkę. Dlaczego? W tej chwili te limity i tak już funkcjonują. W Płocku jest to 220 punktów dla alkoholi przeznaczonych do spożycia poza miejscem zakupu, natomiast 150 punktów to dla alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Jeżeli ten limit zostanie wyczerpany, niestety kolejny przedsiębiorca, który chciałby uzyskać koncesję, zgodę na sprzedaż alkoholu, musi czekać na zwolnienie się punktu sprzedaży. Natomiast nowe przepisy pozwalają na to, że mimo braku limitów będzie można uzyskać zezwolenie, tylko faktycznie będzie decydowało odległość od innych punktów sprzedaży. Natomiast ustawa wprowadza limit dla alkoholi niskoprocentowych, dotychczas to nie było. Czyli do alkoholi, sprzedaż alkoholi do 4,5%. Ale tu nie ma problemu, bo tak naprawdę to Rada Gminy ustala limit. Czyli wszystko będzie zależało od tego, kto będzie w Radzie Gminy tak naprawdę. Podobnie jak w poprzednim temacie, to tak naprawdę ustawodawca dał możliwość gminom o decydowaniu o tym, bo poszczególne gminy wiedzą, jaki jest problem, wiedzą, gdzie ten alkohol może, na jakim rejonie miasta jest problem z punktem sprzedaży, czy jest problem z alkoholizmem. I myślę, że to jest bardzo spójne. Ja tu nie będę polemizował, ale chciałbym, żeby wybrzmiała jeszcze głośno jedna bardzo ważna rzecz. My tu przecież nie namawiamy do tego, żeby spożywać alkohol, albo nie zachęcamy do tego. Ja uważam, że gminy przede wszystkim właśnie powinny inwestować w infrastrukturę sportową, w programy edukacyjne, w ofertę kulturalną i wtedy ludzie nie będą po prostu spożywali alkoholu, bo często dzieje się to z nudy bądź z braku innego ciekawszego zajęcia, tylko skorzystają z tej bogatej oferty gminy w innych dziedzinach życia i tu przede wszystkim do tego powinniśmy dążyć, dlatego stąd moje zabiegi choćby o infrastrukturę sportową, czy też wspieranie amatorskich klubów sportowych, w których trenują tysiące młodych ludzi. To jest akurat słuszna uwaga, bo według danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Polska w ostatnich latach zmaga się z olbrzymim wzrostem spożycia alkoholu. I teraz rocznie na jednego Polaka przypada spożywanych aż 9 litrów mocnych trunków i blisko 100 litrów piwa. To są ogromne ilości, a w 2015 roku jeszcze nasz kraj mieścił się poniżej średniej. Teraz natomiast znajduje się w czołówce. Według tych badań w Polsce aż 600 do 800 tysięcy osób jest w systemie i ma postawioną diagnozę uzależnienia. To naprawdę są liczby, które robią wrażenie, więc... jeszcze biorąc pod uwagę, że nadmiernie szkodliwie pije alkohol w naszym kraju ponad 3 miliony osób, no to jest naprawdę ogromne miasto, jakbyśmy zgromadzili w jednym miejscu te wszystkie osoby. Myślę, że tutaj taką podstawą do stworzenia tej ustawy, tudzież zaostrzenia tych przepisów jest też to, że Narodowy Fundusz Zdrowia na likwidację tych skutków tego picia wydaje rocznie około 8 do 10 milionów złotych. No to musicie panowie przyznać, że te kwoty też robią wrażenie. Podstawowe pytanie tylko jest takie, na które chciałabym, żebyśmy sobie odpowiedzieli dzisiaj, czy faktycznie wprowadzenie tej ustawy ograniczy nam spożycie alkoholu, czy też nie stanie się tak jak w Stanach Zjednoczonych w okresie prohibicji, że będzie wręcz przeciwnie. Na pewno konieczne jest wprowadzenie skutecznych działań, które pomogą zmniejszyć spożycie alkoholu w Polsce, gdzie, jak pani redaktor wspomniała, jest dużo wyższe niż średnia w Unii Europejskiej. Jednym z elementów na pewno tych działań jest przedmiotowa ustawa.
ale same przepisy bez odpowiedniej współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, programu lecznictwa odwykowego, kampanii zwalczających alkoholizm, odpowiedniej profilaktyki, edukacji niewiele zmieni. Podobnie, tak jak kolega wspomniał, trzeba inwestować w sport młodzieżowy, żeby dzieci, młodzież chciała uprawiać sport, a nie pić alkohol na przykład, czyli trzeba po prostu je inaczej, dzieci inaczej wychowywać. Tu się zgadzamy. Nie będę z tym polemizował i też nie bagatelizuję tego problemu. Zdecydowanie jest to poważny problem, tylko moim zdaniem nie tędy droga, nie zakazy, ustawy, tylko właśnie zachęty, zachęcanie do innych form aktywności. Chciałbym powiedzieć, że to nie jest zakaz, tylko przelanie odpowiedzialności czy decydowania, przelanie na gminy. Jeszcze raz powtórzę, aby w innych kwestiach również miało to miejsce. To ja jako ciekawostkę, jeszcze podsumowującą już ten temat, powiem, że są miasta w Europie, w których spożywanie alkoholu w miejscu publicznym jest dozwolone. Jest to akceptowalne na przykład w Berlinie, Kopenhadze czy Brukseli, ale już za picie tego samego trunku w Pradze, Londynie czy Amsterdamie poniesiemy karę i tutaj jedną z najwyższych kar obowiązujących jest Madryt, który wprowadził tam opłatę nawet 2678 zł, przeliczając to na złotówki. Dla porównania w Warszawie za złamanie zakazu picia obecnie w miejscu publicznym zapłacimy raptem 110 zł. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli Piotr Szpakowicz. Dziękuję bardzo. I Michał Sosnowski. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. A słuchaczy zapraszam na kolejny odcinek Twarzą w twarz.